prostu do ludzi, którzy mówią, jestem chory, ale podróż do Lourdes mnie uzdrowi. Ale wierzę, że ci, którzy tu przyjeżdżają, dźwigając krzyż niepełnosprawności, wracają do domu silniejsi, pełni nadziei. Jestem tego pewna. Po procesji, gdy niepełnosprawni wrócą do swojej bazy, a turyści relaksują się na tarasie jednej z wielu kafejek, pozostali pielgrzymi odnajdują spokój przy grocie. Niecałe 100 metrów od groty, poza terenem sanktuarium, znajduje się główna ulica handlowa. Dla mnie jest to odpoczynek od codzienności. To czas na refleksję, czas, by zacząć wszystko od nowa. Czuję się tutaj bardzo szczęśliwa. Wszyscy dążymy do tego samego celu. Możliwość przyjazdu do Lourdes jest moją główną motywacją. Wszyscy mamy swój własny krzyż, który musimy dźwigać, ale dźwigamy również cierpienia innych. Więc w pewnym sensie pomaga to nam wszystkim. Sądzę, że to jeden z najbardziej fascynujących aspektów – solidarność. Pierwsze uzdrowienie datowane jest na rok 1858, rok objawień. Pewna kobieta włożyła wówczas swoją sparaliżowaną rękę do źródła, po czym odzyskała w niej władzę. Wielu ludzi twierdzi, że po wizycie w Lourdes zostali uzdrowieni z chorób lub dolegliwości. Jednak komitet badawczy uznał jedynie 65 przypadków cudownych uzdrowień. Po drugiej stronie rzeki, na terenie sanktuarium, znajduje się kościół świętej Bernadety. Z uwagi na tłumy pielgrzymów, uroczystości i specjalne posługi odbywają się więc równocześnie w kilku miejscach. W roku 1988 ten nowy kościół został zaprojektowany i wzniesiony specjalnie z myślą o chorych i niepełnosprawnych. W tym kościele udziela się m.in. sakramentu namaszczenia chorych.
Niczego się nie spodziewam. Oczywiście z wyjątkiem udanej pielgrzymki. Nie oczekuję, że stanie się cud, że wrócę do domu uzdrowiony. Nie oczekuję tego. Ale oczywiście mam taką nadzieję. Na tym polega moja wiara. Świeca pali się dłużej niż trwa moja wizyta. Dla mnie światło naszej Pani jest symbolem, który prowadzi mnie do niej. Pali się tu mnóstwo świec. Chcę, by ludzie odwiedzali to miejsce, powiedziała Maryja Bernadecie. Robią to miliony ludzi z całego świata. Ale to obecność tak wielu chorych i niepełnosprawnych wywarła na mnie największe wrażenie. Wobec Lourdes nikt nie pozostaje obojętny.